Hej, następna część cyklu używane graty, czyli to, w czym jeżdżę. I teraz kurtka. Wiem, że o kurtce trochę było przy filmie o bezpieczeństwie i ciuchach, ale na samej kurtce się tak aż mocno nie skupiałem. No, kurtkę używam w tandemie z takim pasem odblaskowym, bo uważam, że odblaski w tej kurtce już są zbyt przyblakłe, poza tym nigdy nie było ekstra. A w zasadzie to jest jedyny minus tej kurtki, słabe odblaski. Bo jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to uważam, że to był najlepszy model, jaki miała Modeka w ciągu ostatnich kilku lat w swojej ofercie i się dziwię, że nie mają w tej chwili czegoś podobnego. To jest kurtka wielosezonowa. Się sprawdza praktycznie przy każdej pogodzie. Jedyny moment, kiedy zaczyna trochę dawać ciała, to są wielkie upały. Ale zimą jest super, latem jest super, tylko naprawdę przy dużej garówie, jak się dużo stoi na czerwonym, to wtedy zaczyna trochę doskwierać upał. Ale jeżeli chodzi o konfigurację jakąś deszczowo-zimową, to po prostu tutaj do środka wchodzi membrana i cicik, czyli ocieplina. Najpierw membrana, pod to wchodzi cicik. Teraz tego nie ma, jest wyjęte, ale jak widać są zamki do tego, żeby to przyczepić. Dla kogoś, kto nie wie, co to jest membrana, nigdy nie miał takiego sprzętu. Wierzchnia warstwa kurtki przemaka na wylot, poza kieszeniami, które są wodoszczelne. Ale nie dociera to do ciała, bo pod spodem jest membrana, czyli specjalny materiał, to z tworzywa, który powoduje, że woda z zewnątrz nie wchodzi do środka, natomiast pot z wewnątrz wychodzi, chociaż no nie jakoś super ekstra, ale jest odprowadzana wilgoć ze środka, jak się nawet człowiek spoci, jak potem dłużej pojedzie, to wyjdzie. I na to przychodzi jeszcze ocieplacz zimą. Ja w tej kurce jeździłem przy minus 16 i było mi ok. Kurtka ma protektory plecowe, łokciowe i barkowe i jest zrobiona z kordury. Z tego, co czytałem, chyba jak ją kupowałem, to ona była sprawdzana na ślisk do 200 km na godzinę, czyli teoretycznie, jeżeli bym się na prostym asfalcie wywalił w niej przy 200 na godzinę, to powinienem się doślizgać bez jakichś poważnych oparzeń skóry. No oczywiście, jeżeli bym trafił na krawężnik, to trup. I w czym ta kurtka jest taka fajna? Wentylacji i w modułowości, to znaczy owszem, tu są te kieszenie wodoszczelne i tutaj też, ale te kieszenie tutaj na piersiach można kompletnie odpiąć i wtedy ma się super wentylację z przodu latem. Ja latem, teraz jeszcze nie, ale jak jest już takie naprawdę lato, bo teraz jest czerwiec, jeszcze początek czerwca, ale jak jest już lipiec, sierpień, to jeżdżę z tymi kieszeniami zdemontowanymi. Poza tym, tu jest wentylator, fajnie daje w ramiona. Tutaj jest na przedramie, tutaj można otworzyć wentylator. Tak samo z drugiej strony oczywiście. Masa kieszeni, tu jest kieszeń, tu jest kieszeń. Jak się jeszcze ma membrany i podpinkę, to dochodzą dodatkowe kieszenie z tamtych rzeczy. Wodoszczelne, tu się to otwiera. Na plecach duża kieszeń, taka na tyłek, gdzie mam rękawice wodoszczelne. Dalej, tu wentylator. Ha, nie wiedziałem, że jeżdżę z tym zapiętym. Kurczę, od zimy tego nie otworzyłem. To wiele wyjaśnia, dlaczego mi było gorąco w plecy. No, ale tu jest wentylatorek. I oczywiście przy kołnierzu też dopięcie, doszczelnienie na klips. I tutaj na dole na rzep. Jak jest naprawdę gorąco, to czasami zapinam górę na klips i na rzep i zostawiam tutaj sobie taki kawałeczek lekko rozpięty, żeby mi dodatkową wentylację na klatkę piersiową. Ale ta kurtka mnie kosztowała 1290 zł chyba. Jeżdżę w niej w tej chwili 5 lat. Aha, tu jeszcze ma zapięcie od spodu, przypięcie się pod jajkami, żeby się nie podnosiła do góry przy ślizganiu na plecach i oczywiście przypięcia krótkie i długie do spodni, bo jest, spodnie są do zestawu. Ja mam spodnie Denali, bo to jest Modeka Denali kurtka, mam spodnie z zestawu te tutaj, których jeżdżę zimą czy przy niepogodzie, ale do tego mam jeszcze kilka zestawów jeansów o różnej grubości, na różną pogodę i na różne prędkości, do których mam doszyte krótkie zamki, żeby spinać je z tą kurtką, żeby mi to nie podjechało na, po plecach, jeżeli bym się ślizgał na tyłku. No, protektory można wyjąć i w całą tę kurtkę wyprać, najlepiej prać ręcznie w jakimś płynie takim do kąpieli, a nie w prawdziwym proszku. I jest ona dosyć przewiewna, natomiast przy takich największych upałach to jednak nie jest zbroja, tylko to jest kurtka i można się w niej trochę wtedy zgrzać. Ale ja w niej jeździłem zimą, jeździłem latem, jeździłem w trasy.
ta moja największa trasa, jak dotąd wykonała ponad 3000 km, była w tej kurce, innej nie mam. No i mam ją od 5 lat i w ciągu tych 5 lat, jak jest używana codziennie, jest używana non-stop, czyli jest używana i turystycznie w wakacje, i przez zimę, przez jesień, wiosnę na dojazdy do roboty, czyli jest ściągana, zakładana kilka razy dziennie, jest w ruchu miejskim, w syfie, była prana wielokrotnie. Skopały mi się zasadniczo tylko dwie rzeczy. Jedna rzecz to był rzep tutaj z tyłu, chyba ten, który musiałem przyszyć na nowo i to nie był żaden wielki problem, ponieważ to nie jest tkanina wodoszczelna, tylko to jest wierzchnia warstwa. I tu rozwaliłem miesiąc czy dwa miesiące temu, rozwaliłem trochę ten zamek. Ale to jest moja wina, bo wepchnąłem do tej kieszeni koszmarną ilość pierdół i to było kompletnie nieprzemyślane. I w wyniku tego ten zamek się uszkodził, ale jak widać jest zastępcze zamknięcie na rzep i na klipsy, czyli nawet w tym momencie to nie jest problem. I to jest naprawdę fantastyczna kurtka. Żeby tyle wytrzymać, bez żadnych pęknięć, bez niczego, tyle czasu, no naprawdę jest dobrze wykonana. I jak za tę cenę 1290 zł, to już mi się to dawno zwróciło, ja w niej będę jeździł dalej. W tej chwili tylko myślę o zakupie dodatkowej super lekkiej kurtki typowo na miasto, na te najbardziej ciepłe miesiące, czyli na środek sierpnia, lipca. Ale nie będzie to wtedy kurtka tak uniwersalna jak ta. A w tej kurtce nawet jeżeli zaczyna trochę latem padać, to nawet bez membrany można całkiem nieźle pojechać, ponieważ to jest gruby materiał, on tak szybko nie przesiąknie, a potem w razie czego dosyć szybko wysycha. Więc tę kurtkę ze spokojem mogę polecić. Problem jest taki, że Modeka w tej chwili już jej nie ma w sprzedaży. Jeszcze w niektórych sklepach jest do dostania. Ale jeżeli ktoś szuka kurtki, to polecam właśnie kurtki w takiej konfiguracji. Jeżeli to ma być kurtka wielosezonowa i naprawdę na długi czas użytkowania, czyli dużo wentylatorów, trzy warstwy i możliwość właśnie taką dopinania się uniwersalną do dużej ilości spodni, żeby móc sobie po prostu chociaż spodnie zbierać, zmieniać przy różnych pogodach, bo szczerze mówiąc ja w tym kurtkę jeżdżę cały czas, cały rok, natomiast spodnie po prostu dobieram do pogody. I w tej chwili, w te najcieplejsze miesiące zaczynam jeździć w najcieńszych spodniach, oczywiście z tym ograniczeniem, że w tych spodniach nie jeżdżę powyżej określonej prędkości, bo wiem, żeby się przetarły na wylot w razie gleby. Zapomniałem jeszcze dodać o tym, że tu są takie ściągacze, także można to sobie doregulować do łokcia. Wszystkie kieszenie... Nie, kieszenie łokciowe protektorów mają regulację, gdzie ma być protektor. I ja w tej kurtce nawet chodzę normalnie po prostu po ulicy. Bo jak gdzieś jadę, potem jestem w robocie czy coś, to nie mam drugiej kurtki, tylko normalnie w tej kurtce sobie wychodzę. I nie ma lepszej kurtki takiej jesienno-zimowej niż ta, bo szczególnie jeżeli mam membranę czy podpinkę, to po prostu nawet jeżeli leje, to ja sobie wychodzę w tym. I mam święty spokój, podczas gdy ludzie lecą z jakimiś parasolami, mają jakieś problemy, a w tym jest ekstra. Tu jest też dopięcie, też jedno dopięcie. Świetna kurta. A, tu jest regulacja, to mi się przydało na mój brzuszek. Tu można sobie jeszcze pas doregulować, też jest na velcro. I jak widać, ten skok regulacji jest dosyć duży. A że mi waga w ciągu, od zakupu tej kurtki, mi waga skakała o 20 kg w tej wewte, no to przydało się. Jeszcze jedna rzecz. Ona normalnie kosztowała 300 mniej, ta kurtka w Modece. Kosztowała mnie 300 więcej, bo to jest 5 albo 6 XXL.